Cześć moi drodzy, dzisiaj witam w takim nietypowym poradniku. Pokażę Wam, jak sprawdzić, czy jajka są świeże. No nie wiem, generalnie planujecie sobie przyrządzić jakieś jedzenie, no i macie tam jakieś jajka, które leżą tam powiedzmy od 2 tygodni w lodówce, przykładowo. No i chcecie się upewnić, czy one są jeszcze świeże, czy nadają się do jedzenia, czy można jeszcze jeść. No i możemy to łatwo zrobić, łatwo ocenić. W tym przypadku potrzebujecie albo garnek z wodą, zakładając, że planujecie sobie te jajka ugotować, albo po prostu przygotować jakąś szklankę i do niej nalać wody. No i teraz tak, zakładając, że wkładamy takie jajko do szklaneczki, pyk, ono wpada, jajko fajnie leży sobie na dnie, no to w tym przypadku jajko jest świeże, możemy je na spokojnie zjeść, nie ma problemu. Natomiast moi drodzy, jeśli takie jajko unosi się ku górze, no to tutaj jajko już niestety nie jest świeże. Często jest tak, że takiej wody w szklance też możemy przypadkowo wlać mniej, no i wtedy to jajko tak niby leży na dnie, ale niby się coś tam zaczyna obracać lub unosić. To wtedy po prostu lepiej dolać tej wody więcej i się upewnić, czy na pewno to jajko nie pływa i czy na pewno dalej jednak na tym dnie się znajduje, bo to może być bylące i po prostu warto to sprawdzić. No i to tyle, jeśli chodzi o taki poradnik. Mam nadzieję, że był dla Was przydatny. Jeśli tak, to zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeśli macie w planach mnie wesprzeć, to macie tam w opisie przypięty komentarz. No i w razie czego możecie się zapoznać z ofertami. Ja Wam życzę miłego dnia, trzymajcie się.